Tak więc przyszedł czas dzisiaj na wyjęcie naszej pompy wspomagania. Nie powinno być to nic trudnego, ale postaram się jak zawsze krok po kroku wam pokazać mniej więcej jak się za to zabrać. Mamy zdjętą podłogę, to już widzieliście wcześniej na poprzednim materiale. Trzeba będzie troszeczkę tutaj podejmować, ale już za chwilę wam wszystko wyjaśnię krok po kroku. Tak więc co my tu widzimy? Już wam pokazuję i objaśniam. Mamy troszeczkę brudno, mokro. Tak więc zanim cokolwiek zacznę zdejmować, to sobie to wymyję, obczyszczę. Pompa wspomagania jest schowana tam. Więc jedną z pierwszych rzeczy, którą zdejmę, będzie dążek stabilizatora. Dążek stabilizatora jest nam tutaj niepotrzebny. Mamy klucz, nakrętki 13. Tutaj bodajże 15 albo 16. Zdejmiemy sobie to w całości. Bez końcówek, końcówki zostaną tak jak są. Potem użyjemy sobie, tutaj mamy taki wąż zasilający bodajże, sobie odkręcimy go w tym miejscu, spuścimy sobie płyn, tyle ile nam zejdzie tego płynu, tyle nam zejdzie. No i co dalej? Dalej jest taka sytuacja, zdejmiemy sobie tą osłonkę tutaj z skrzyni biegów i śruby trzymające naszą pompę są od strony tutaj skrzyni biegów, więc to pokażę wam później, bo teraz tych śrub nie widać. Będę musiał jeszcze trochę to porozbierać, ale tak jak powiedziałem, najpierw zabiorę się troszeczkę tutaj za przemycie całości, żebym tutaj nie brudził się co chwila i zaraz do was wracam. A timelapsa wam zrobię to przy okazji tego czyszczenia i zdjęcia naszego drążka. Dobra, mamy tam poczyszczone troszeczkę, zdjąłem nasz drążek, pompę mamy, patrzcie tutaj, cholera, nic nie widać, pompę mamy tu, ale co ciekawego zauważyłem, zobaczcie, skrzynia biegów jest mokra z tej strony i wszystko idzie tam do góry,
co mnie zastanawia, co tam jest na górze. Na górze jest tam za katalizatorem, za tą blaszką jest magrzewnica. Zaraz idę do góry zobaczyć, jak to tam wygląda. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale mamy, zobaczcie, tam pod magrzewnicą jest mokro. Obawiam się, że tam coś się dzieje. Będę musiał zdjąć koło i tam zerknąć, zobaczyć, co tam się wyprawia. Zacznę w ogóle cokolwiek tutaj przy pompie tak naprawdę zacznę robić. A to jest, patrz, tutaj koło mamy. Tak więc zdejmuję koło i zaglądam tam. No i zobaczcie, zdjąłem tutaj taką osłonkę plastikową. Nie wiem, jak to będzie widać, ale patrzcie, jest tam mokro. Jest mokro. Teraz tak, z tego przewodu tutaj pierwszego na pewno nie leci, tu jest sucho. Z drugiego też jest ok. To z którego tam leci. Może uda mi się tam włożyć kamerę i zrobić zdjęcie od spodu. Dobra, tak więc mamy zdjęty nasz drążek. Maglownica prawdopodobnie leci z jednych z wężyków, które są zintegrowane z maglownicą. Powrót zasilania i tak dalej. To później wam pokażę na zdjęciu z innej maglownicy, gdzie to, w którym miejscu to może lecieć. Teraz tak, żeby wyjąć fizycznie pompę, to muszę się pozbyć tutaj tego spornika. On trzyma nam silnik. Tu mamy zamontowaną poduszkę. Raz, dwa i trzecia śruba. Co tutaj muszę zrobić, żeby nie zginąć pod autem? A więc tak. Najpierw sobie podłożę tutaj klocek drewniany w tym miejscu między belkę a silnik. Przy odkręcaniu tego spornika silnik oprze się nam na belce, ale jeszcze pod belkę tutaj w tym miejscu gdzieś koło wahacza muszę podeprzeć jedną z takich podstawek albo sam podnośnik, tak żeby nam tutaj ta belka cała nam się nie opuszczała razem ze silnikiem. Jeżeli zdejmiemy sobie to, to wtedy można zdjąć tutaj łapę silnika razem z poduszką i wtedy będziemy mieć bardzo dużo miejsca do samej pompy i wtedy zajmiemy już się samą pompą. Nie wiem, czy mi się uda timelapse'a zrobić, bo tutaj troszeczkę mało miejsca, ale postaram się.
Dobra, widzieliście zdjęcie łapy samej. A teraz mamy piękne dojście do naszej pompy. Spuszczamy płyn, a chyba jednak spuszczę sobie tędy. I wyjmujemy naszą piękną pompę. Zobaczymy, co tam się z nią stało. Dobra, płyn sobie zlatuje, czekamy, aż wszystko nam zleci. Wtedy zabierzemy się za odkręcanie naszej pompy. A śruby, to jak powiedziałem, są z tyłu. Nie są łatwo dostępne, ale się da. Da się i zaraz to uczynię. Dobra, żeby mi się na głowę tu nie lało, to sobie to z powrotem tu przykręciłem. Płyn nam zleciał. A teraz się zabieramy za odkręcanie samej pompy. I teraz mamy tak. Tu mamy dwie śruby i tu mamy jedną. Najpierw odkręcę sobie te boczne i później, odkręcając tą śrubę, będę wypychał sobie pompę. Bo tak naprawdę, żeby tą śrubę wyjąć, to muszę zdemontować osłonę tutaj przegubu i przegub niby, ale ja tego robić nie będę. Robię po swojemu. Tak więc działam. No dobra. Osłonę przegubu musiałem zdjąć zewnętrznego. Co my tu teraz mamy? Mamy pompę i ona już jest luźna. Teraz sobie wsadzę tu śrubokręcik, tylko wam, żeby pokazać. Już tu, zobaczcie. Zaraz tam zejdzie z tulejki, z przegubu i fizycznie ją możemy już wyjąć. Zaraz podłożę sobie jakiś karniczterek, coś, żeby mi się nie lało na głowę, i wyjmujemy. No i dobra, mamy pompę fizycznie wyjętą już. Zdejmę sobie ten uchwycik, który tutaj mamy, bo mi jest niepotrzebny na razie. No i chyba sobie jeszcze przed rozebraniem całej pompy, bo nie chciałbym jej rozbierać, zasymulujemy sobie jej pracę. A w jaki sposób sobie ją zasymulujemy? Tu mamy przewód, który zasila. Króciec w sumie, który zasila pompę, a tutaj już wychodzi na wysokie ciśnienie. I teraz sobie zrobię tak, że tutaj podłączę jakiś zbiorniczek z płynem, a tutaj musi nam się budować ciśnienie poprzez skręcenie naszego tutaj króćca. Nic specjalnego tutaj na razie nie widzę, nie słyszę, ale no trzeba działać, trzeba dalej diagnozować. Tu mamy jeszcze taką, zobaczcie, tulejkę. Chyba tulejka jest popsuta. Zobaczcie, no chyba już mamy problem rozwiązany. Zaraz postaram wam się zrobić zdjęcie. Ok, już wszystko jest jasne, przynajmniej na tą chwilę. Ten łącznik tutaj jest popsuty, ale żeby to wam pokazać, to muszę zdjąć tą
przepraszam, nie tulejki, uszczelki gumowej, która tu powinna być z tej strony. Prawdopodobnie ta gumka się rozleciała i zniszczyła nasz łącznik. Ale dojebane. Nigdy chyba to nie było zdejmowane, dlatego. Ale nic, będziemy. Ktoś musi być pierwszy. No i teraz tak, zobaczcie. Tutaj mamy pompę. Pompa wygląda jeszcze w miarę do życia. Ale teraz o co tu chodzi? Chodzi o to, że ten łącznik między pompą a silnikiem powinien... Zobaczcie, on tutaj... Pompa jest dobra. Trochę ten czpień dostał tutaj po dupie. Ten wałek atakujący. Ale wydaje mi się, że będzie żył. I teraz to jest w tą stronę i zobaczcie. Taka gumka się rozleciała. Z tej strony. Dostało luzu i po wszystkim zrobiło do wyrzucenia. Tak więc trzeba zamówić tą tulejkę. Zobaczyć, jak ciasno ta tulejka będzie się działa tutaj na tym wałku. Bo tak jak powiedziałem, wałek też został po dupie. Ale pompa sama w sobie będzie sprawna. Nie będę jej rozbierał, nie ma takich potrzeb. A dodatkowo trzeba jeszcze się zająć maglownicą, bo tam jest jakiś delikatny wyciek. Ok. Patrzę na tą zębatkę tutaj na tej pompie. Słuchajcie, no nowa nie jest, tak, ale czy ona będzie spełniać swoją funkcję, to się okaże po zamówieniu tej tulejki. No i oczywiście gumek. Muszą być dwie gumki. Zaraz postaram się znaleźć numer tej tulejki. Oczywiście powiem wam, jaki ona ma numer. No nic, trzeba działać. Oj, ale wam pokazywałem przez chwilę. Trzeba działać i szukać, no, szukać. Pompy nie ma ogólnie takiej w UK, patrzyłem. Znowu są w Niemczech, na całym świecie są, tylko nie w UK. Era Diesli, ponownie. Jeszcze trzeba by było zobaczyć, czy na silniku nam się kręci czpień, który jest tutaj z drugiej strony tej tulejki. I tak naprawdę on nam tutaj przekazuje moment na pompę. Zaraz sobie to sprawdzę. Nie wiem, czym się uda wam to pokazać, ale pokażę wam zaraz, o co mi chodzi dokładnie. A więc patrzcie, tak jak na pompie, tak i tu przy silniku jest taki sam tutaj kruciec i to musi się tutaj kręcić. No pewnie się kręci, bo dźwięki były dantejskie.
ale trzeba organoleptycznie to sprawdzić na 100%, że to jest ok. No bo jak to nie jest ok, no to mamy większy problem, bo tutaj mamy część rozrządu. No ale miejmy nadzieję, że się zakręci. Teraz jak ja to sprawdzę? Ano sprawdzę tak, że odpalę silnik. Odpalę silnik sobie, to nic nam nie powinno się wydarzyć ciekawego, oprócz tam jakichś błędów, braku poduszki i tak dalej, ale powinno być wszystko ok. Zaraz to zrobimy. No i dobra, chyba wszystko jasne. Trzeba szukać tulejki. Wam dzisiaj dziękuję. Fajna robota. Oczywiście, zobaczcie, mechanik bez rozjebanej ręki to nie mechanik. Ale chuj. Trzeba być twardym w życiu. Pozdrawiam hejterów, którzy tak mnie nienawidzą. Oni wiedzą, którzy. Dobra. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i spotkamy się przy montażu pompy.